jeszcze zostaje. Dzisiaj Bachman ma urodziny, więc życzymy mu wszystkiego dobrego. Tak, ja mu życzę zdrowia, szczęścia. Tak, z całym składem Numana Fujinada życzymy mu zdrowia, szczęścia, pomyślności. Jeszcze więcej sezonów Polish Dota 2 League. Tak gdzieś liczymy na jakieś, że dobijemy do 10 już tak owialnie, gdzie będziemy grali większej ilości ludzi. A to ja wam jeszcze nie mówiłem, a tutaj jest już wstępne plany na trzeci sezon, powiem wam, i to z lanem dwudniowym i wszystko, wszystkimi gwizdkami, także są plany. Bany. No to nieźle, to dobrze wiedzieć w takim razie, jakiś tam rąbek tajemnicy. Znaczy, no w sumie między nami, nie między nami, bo nie jesteśmy tutaj sami, na pewno coś tą grę ogląda jakieś tam 15 osób czy 20, ale to nawet jak rozmawialiśmy między sobą, to doszliśmy do wniosku, że i tak całkiem niezły sukces opaki odnieśliście, bo po pierwszym sezonie, gdzie było garstka drużyn, nagle zrobiło się 50 kilka, to trzeci sezon to już będzie jakieś monstrum podzielone na, nie wiem, poddywizję czy coś takiego. Można by się było tak spodziewać. Liczymy na to, dobra, ale teraz jedź tym, bo ludzie oglądają mecz nie dla nas. Jasne, ale ludzie też lubią posłuchać z tego, co chociaż tam ostatnio były problemy z casterami i redditem, nieważne. Ember Spirit banowany i Earthshaker, więc nie chcą, nie wiem, albo może chcą się skupiać w jednym miejscu, żeby dlatego banują takich, a nie innych hero. I z drugiej strony Silencer, to jest dość zrozumiałe. I Invoker to jest też dość zrozumiałe. Piknięty Dazzle znowu, po raz kolejny, jako jeden z pierwszych trzech pików u Radiantów. No w poprzedniej grze Dazzle nie miał za wiele możliwości do rozwinięcia skrzydeł. Te gry wyrzucał czasami trochę niefrasobliwie, a czasami ratował życie. W większości przypadków ratował życie, za co props. No ale gra skończyła się jak się skończyła. Zobaczymy, jak następnej zaprezentuje się Intergalactic Team. A tutaj mamy duet L, tak? Drużynę L, czyli Lish i Lina. Okej. Okay. Nie wiem, coś ci się nasuwa po tych dwóch pikach, bo Lina oczywiście, no niech będzie, że to mid, a Lish to zawsze dobry dodatek. Jeszcze nie, tylko sprawdzałem sobie na ten chance, z tego co pamiętam, zresztą panowie z Razem Raźniej pierwszego sezonu, więc oni już u nas grali. Tak coś mi się kojarzy. A co do całej reszty, wiesz co, jak na razie to ten Odek ostatni, znaczy, ale to nie były te dwa zespoły oczywiście, ten ostatni mecz, ten Odek, tam on strasznie dużo robi. On jest dobrym banem, tak generalnie, jak tak patrzę na to wszystko, więc może zaraz się pojawić. Zacznie item 2 już po prostu zaczyna boleć każdego, tak? Dying waits. Radiant Team ban. Tutaj 3 i 3, między 3 a 4K. Powinna być wyrównana gra. No poprzednia była trochę mniej wyrównana. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Undying do tego jeszcze dobrany. Dire Team ban. Ostatnio chyba stracił trochę na popularności. Undying. Bardzo stracił na popularności, ale chyba, znaczy wiesz, ja go nie lubię strasznie. Nie lubię nim grać, nie lubię przeciwko niemu grać. Taka bestia, która jest upierdliwa tak naprawdę, ale dużo nie robi w late game'ie. No właśnie, dużo nie robi w late game'ie, tutaj przez to masz te zmiany. 5 seconds remaining. Sorry, tutaj u mnie z tego co zauważyłem, w late game'ie niewiele robi, dlatego też te zmiany, tak? Czyli dodanie Aghanima i DK wysysający 10 siły każdorazowo zamiast standardowych 4, co już jest zmianą. No i to poprawienie ulti, no, zostało zniesione, więc różnie na to patrzeć. Ale no, ma potencjał do late game'a nie tak duży jak ta offlanerów, których się pikuje, ale ma. Na pewno większy niż miał przed zmianą, moim zdaniem. Ale też nie przepadam ani nim grać, ani na niego grać. Nie tak to jest. A tak mówię, że 3,5 tysiąca najwyższy gracz na The Chance ma w tym momencie? Czy z Mango? Radiant Team Back. No bo na The Chance wczoraj dość dobrze grało przeciwko, do pewnego momentu przeciwko Dota. Defenders of the Outer. Czy oni tutaj, z tego co widziałem, tych Defenders of the Autism, bo na ile się staram śledzić, na tyle się staram śledzić. Zawsze ten stream mam gdzieś tam otwarty, ale nie zawsze go oglądam. To no dzisiaj sobie poradzili nieźle, tak? Wręcz można by powiedzieć rewelacyjnie. Clockwork jeszcze od tego wszystkiego zbanowany i Gyro, to jest zrozumiałe. No przede wszystkim Gyro, który jest mocnym
Kerem, już mówiliśmy o nim. Za każdym razem, jak Dyer zawsze idzie później w zdaniu mocny Kerry, tak silny Kerry. No jest, jest silnym Kerry. Plus na Undyinga jest dobry. Plus na Undyinga jest dobry. No tak, zbija wszystkie zombie z tomba. Flak kanonem. A wracając, no nie widziałem tych meczów, tutaj muszę się przyznać, że nie widziałem tych meczów. Dzisiaj zaprezentowali się Keep Top na piątkę z plusem nawet. To wczoraj jak najbardziej Dota bardzo dobrze grali, no i tylko VV im troszeczkę w tej wkopało, ale poza tym wszystkie swoje mecze wygrane i to wygrane tak spokojnie, więc, więc podejrzewam, że drugie miejsce będą mieli bez problemu w tej grupie. Jeżeli miałbym się przekraczać, to mają 3-1. No tak, skończyli z wynikiem. Jest Furion, jest bardzo dobrze. Ja lubię Furiona, moja ulubiona postać w zasadzie w Docie. Zobaczymy. To pewnie offlane'owy Furion, bo chyba nie pokuszą się o dżunglę. Trochę greedy, póki co. Spectre zbanowana w międzyczasie, czyli nie chcą, żeby tego Furiona ktoś gonił. Chociaż to jeszcze jest na przykład Tinker, jest Baratrum. No ale zobaczymy. Uwielbiam Speedbreakera na Nature's Propheta. To jest po prostu... On dokładnie robi to co jak się nazywa. On po prostu łamie wszystkie... nie wiem, Speedbreaker, nie? Niech będzie, że morale, ducha, walki, cokolwiek. Tak czy siak... no, jak ja powiedziałem, ty powiedziałeś, że lubisz Spirit Breakera, ja nie cierpię Spirit Breakera grając z Furionem, bo irytował mnie masakrycznie wiele razy, bo ciężko go uniknąć. Zrobisz Shadow Blade'a, to kupi Dusty. Zrobisz Blinka, to po prostu nie przerwiesz szarży, więc ciężko sobie. No można Eulę robić, jest kombinacji na to kilka, nie, ale jest irytujący. Viper jest po drugiej stronie, piknięty. Poprzednie grze był zbanowany, teraz go zobaczymy po stronie Give Me Mango, po stronie graczy Give Me Mango. Jeden z nich będzie się posługiwał gołębiem śmierci, jak my to na niego mówimy. I zobaczymy, z jakim rezultatem. Gołąb śmierci, powiadasz, to jest bardzo piękne, tak, podoba mi się. Gołąb śmierci. A taki uśmiechnięty jest. No, też uważany za jednego z nudniejszych Kerry. Niewiele do roboty, dwa pasywne skille. Plujka i ulti, no nie ma za wiele tam do roboty, to fajnie. Wiesz co, znaczy generalnie Vipera jako tak na początku, jak ktoś zaczyna grać, tak samo jak Drowka, Viper, to są takie dobre postaci, bo wiesz, no na noobów, którzy nie potrafią temu odpowiedzieć, to są naprawdę, no dorywasz kogoś, no i ktoś ci nie ucieka i go zjadasz, no i to jest tyle. Tak, po prostu nie macie jak uciec, ani nie zrobi force staffa, bo nie ma jak. Chociaż no ja po prostu tak samo, to jest kolejna postać, którą cieszę się, że tutaj widzę, bo też jest gdzieś tam w moich top 5 tak, postaci. Może przez to, że jest właśnie taka nudna, nie wiem, niech będzie, że przez to. Furion nie jest nudny, ale Viper jest nudny, no bo nie ma tutaj za wiele do roboty. No plujesz, aż no, robisz przedmiotów, plujesz dalej i kappa generalnie. Więc tak się kończy granie Viperem. No ale często długo zastanawiałem się nad kolejnym pikiem, bo nie wiem jak puszczą te linie. Okej, to jest midowa lina najwyraźniej. Nature's Prophet 4 intów mają póki co i nie zbanowali chociażby Antymage'a ani Odeka. Nie wiem czy to zauważą gracze Give Me Mango. Są tak samo 4 ranged. Nie, póki wydaje co, mi się, że to nie jest jeszcze jeden przedział, żeby oni patrzyli w ten sposób na piki, bo też widziałem dużo tych gier, gdzie taki niedoświadczony zespół jeszcze gra i oni się nie orientują jeszcze czym, jak counterować, jak co banować, co piko, jak odpowiadać na piki przeciwnika, tak trochę podejrzewam, że oni w ogóle nie pomyślą o antymagu. Chociaż czy może nie akurat antymaga, bo nie wiem, czy bym tutaj pasował. No tak, Dazzle, Crystal Maiden, AM, nie za często się widuje taką linię. Undying Offline poradziłby sobie, bo tam ma co, Lisa, Jakiro. No okej, okay. Nie panowali antymage'a, nie ma co tutaj dyskredytować. Bardzo dobra decyzja moim zdaniem. Zostawili furtkę cały czas Odekowi, bo ten Viper może być safe lane carry. Zobaczymy, czy będą chcieli to wykorzystać, czy dostrzegą to Give Me Mango i wykorzystają to. Nie chcą PA-ki na pewno, fair enough. No tak, rozbryzgałaby się Majdenka momentalnie. I Dazzle też przy takiej i tak będzie padać. W ostatniej grze, z tego, którą tutaj mieliśmy przyjemność komentować, gdzie była Lina kontra Crystal Maiden, to był bodajże pojedynek Monopoly z Cicho Ciemnymi, tak? No do tego wracałem w poprzedniej grze, też o tym mówiłem. Okej, okay, Weaver. Well. Co, zanim wrócę do swojej myśli, co powiesz o Weaverze? Co myślisz o Weaverze? Wiesz co, strasznie papierowy team, ale z drugiej strony oni nie mają dużo stanów. Więc ten Weaver będzie sobie przez pierwszą połowę gry spokojnie
biegał, aż zrobi Linkena i potem będzie dalej sobie spokojnie biegał. Nie wiem, co mam na dobrą sprawę o tym powiedzieć teraz koniec końców. Jezu, jako ostatni pick Janusz pokaże się nam na pudżu. Rozumiem, że to jest midowy pudż, tak? Midowy Viper? Nie wiem. Midowy pudż, no nie widzę tego inaczej, jak tylko żeby to był ale midowy powiem pudż. Ci szczerze, że pudż powinien się nazywać na polski, jakieś powinno być, prawda, tłumaczenie i pudż powinien być Januszem. Tak. Mógłby być. Zdecydowanie. Powinien mieć swój specjalny jeszcze jakiś set taką. Brudną żonobiką. On tutaj ma brudny fartuch, tak, ale jakąś tą brudną koszulką na szelkach, etc., etc. I tak dalej. Jakimiś klapkami Kuboty pasowałoby do polskiej sceny. Zróbcie taki set na trzeci sezon, jako jakiś tam dodatek do Treasure Chest podbijający Hero Pool. Z tym jest chyba problem, nie? Ja się dowiadywałem, to jest straszny problem, żeby w ogóle, wiesz, na taką małą amatorską ligę, to wiesz, nawet goście nie za bardzo chcieli odpowiedzieć, a jak się dowiadywałem jeszcze od artystów, którzy to robią, bo wiesz, bo to też nie jest taki proste, żeby coś takiego zrobić, no to też, wiesz, no niezbyt fajna impreza, no. Bardzo nieprawdopodobne, po pierwsze, że to dostanie się do gry. No a żeby to zrobić, to też duże koszty. No tak, na pewno. No, artyści za darmo tego raczej nie robią. Za darmo to dzisiaj nawet pory się nie dostaje. Podobno. No. Co? To póki nie ma pudża, przedstawimy teamy, tak? Bierzesz któryś, przedstawisz? Alright, to poczekamy. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Oglądamy swoje czapki. Czas dalej nie mogę, ale ja. Dobra. No ale mniejsza z tym. W takim razie, jak już z góry Give Me Mango jest, no to polecę przez team. Jest Viper na Surykat. Znaczy Surykat na Viperze, może w ten sposób. Dark Dragon na Undyingu. Janusz jest Pudżem. English 44 jest na Crystal Maidence z bardzo ładną tutaj, no, jak się to nazywa, Arkaną. I Evil Witas będzie na Dazzlu. Rany, ile run w tej Arkanie, zaraz sobie to przyglądniemy. A Team Not a Chance, czyli tak jak mówiłeś, razem raźniej z poprzedniego sezonu, nie kojarzę ich, szczerze powiedziawszy. Blackfish, Nature's Prophet, Retroman, Lish, Kulbi, Jakiro, Daddy, Lina i Rad na Weaverze. Dalej mam tego buga, ja sobie szybko przestartuję Dotę, zaraz wracam. Easy. No, trochę tutaj jest gier ogranych tą tzemką. 1 600 000 golda, nawet trochę więcej niż kilka. Sorry za taki stalking, ale po prostu i tak musiałem poczekać, aż pucz się dołączy. Pucz, który ile razy na niego klikam, pojawia mi się itemy poprzedników. Very well, nie, to nie. Raz, dwa, trzy, jest. Nie ma. Czy się jak jeszcze pucza? Jeszcze nie ma Janusza. Nie ma Janusza, nie ma pucza. No, ja tak sobie sprawdzę, bo wczoraj grali ten mecz. I tego co pamiętam, Give Me Mango troszkę słabiej wypadło, jeśli chodzi o całokształt niż Not a Chance.
A mamy ich na stronie. Chyba, bo nie, mamy te, my według MMR-u zrobimy te, takie graficzki, zastanawiam się, czy oni byli ostatni, jak to tam wyglądało, nie wiem, czy widziałeś? Rzuciliśmy, rzuciłem tylko okiem na ten MMR, ale jakoś tutaj nie pokładamy w nim za wielkie wagi, bo no dlaczego? Bo po prostu można tam napisać cokolwiek, tak? Więc patrząc, no wiesz, i tak każdy w zasadzie wie mniej więcej, jak to gra, bo grając na tyle ze sobą, no nie jest to jakieś za wielkie society, to społeczeństwo Doty, społeczność Doty w Polsce też jest niezła. Już nie ma regena na midzie, nie wiem, okej, okay, jak tam woli. Nie ma żadnej runy regeneracji, runy. Salwy ani tangosów, ale to pomijam. I to będzie midowy pucz. Oni się tak ładnie rozpieszli, zanim do tego wrócę, czekają na te runy, nie wiem, Viper będzie solo podejmował i Undying solo? No nie, bo tam jest 4 przeciwników. Wracając do tego MMR-a. No MMR, powiedzmy, że nie gra. Gra oczywiście, że gra. Jak mówiłem, można tam było wpisać cokolwiek. Wiadomo, że jak nazwisko znane, czy z kimś się grało, to wiemy, czy co wpisał i czy wpisał prawdę, czy nie. Ale przez palce na to trochę patrzymy, tak? Bo zdarza się wygrać z teamem 5K i zaraz później przegrać z teamem 3K, tak? Nawet dzisiaj taki przykład prosty, gdzie graliśmy sobie jakieś gierki i patrzyliśmy, no widzimy, że tam jest 3-5K katów, którzy nie potrafili, nie wiem, nawet się pozycjonować, czy robić czegokolwiek i robili takie błędy, że na pewno były kupione konta. No zdarza się to też często, więc tak, chyba tylko, lepiej jednak samemu próbować, znaczy, wbijać. Słyszałem taką teorię, jeśli chodzi o właśnie kupione konta, że lepiej sobie, wiesz, kupić takie zbustowane konto, bo wtedy jak grasz z lepszymi graczami, to automatycznie wymaga to od ciebie lepszego grania i stajesz się lepszym graczem. I tak szczerze mówiąc, to od kantupy rozbić teorię moim zdaniem, no bo jeśli do czegoś nie doszedłeś, sam nie potrafisz od początku, tak jakby, to potem trochę to jest bez sensu. No i tutaj się z tą zgodzę. No nie wiem, jak można to lepiej ująć, czy można by to w ogóle jakoś lepiej ująć. No, jeżeli ktoś gra na 1K, to jak kupi konto 5K, to i tak będzie grał jak 1K, a nie jak 5K. Tak? I nie nauczy się grać na 5K, bo po prostu będzie gnojony przez wszystkich. Nie będzie miał możliwości rozwinąć skrzydeł. Będzie robił dalej te same błędy. Ja nie wiem, ja jestem zdania takiego, mam nie wiem ile, 5000 godzin i może za niedługo wybiję, a i tak się ciągle uczę cały czas tutaj. Mam jeszcze sporo do nauki, więc sporo przede mną. Także... Może w końcu wbiję 4K, kiedykolwiek. Może w końcu wyjdę z 3K braketu. Póki co nie, zostanę. Ostatnie dwa myślałem, że pozabijam połowę ludzi. No nie, ja jestem... Solo MMR wbijanie to jest tak trudna rzecz, że to jest masakra. Szczególnie, wiesz, nie chcę się, wiesz, wpierdolić na kary, więc idę sobie spokojnie na supporta i wtedy po prostu, no, pakać się chcę. Są ludzie, którzy dużo skorzystali na nagraniu, powiedzmy, postaciami, gdzie był Leszrak Storm Spirit abuzowany, tak? No to wchodziłeś do gry, brałeś Leszraka i wygrywałeś mida, tak? To samo było Sniper i Troll. I to są ludzie, którzy mają teraz po 4K, po 4,5K. Tutaj nikogo nie ujmuję, tak? Bo to też jest sposób na zdobycie tego MMR-a. Zresztą miałem tylko 3, więc jakbym miał im ujmować, czyli oceniać. No, wszakże mają tego MMR-a więcej ode mnie. Tym niemniej, no nie wiem, nie byłbym w stanie abuzować jednej postaci przez 100 gier, żeby zdobyć MMR-a więcej, po prostu nie dałbym rady. Dlatego też nie wiem, no też nie mówię, bo zdania co do party MMR-a są podzielone, bo niektórzy mówią, że po prostu też nie ma sensu na niego patrzeć. O i Lina od razu tam jest... Wow, nie, że ona nie trafiła stanem. No ten Brawler i tak ładnie uratuje Undyinga, ale... Blood dla Liny. Tak, ale to po prostu chyba dwa misy były, jeśli chodzi o Undyinga tym stanem. Nie trafiła go dwa razy. Ja mam dość konkretne lagi, więc nawet tego nie widziałem na dobrą sprawę, ale dobrze, że jesteś w takim razie, przynajmniej będzie na bieżąco. No. Ja sobie próbuję kawę zrobić, moment, zaraz wracam, bo też normalnie dzisiaj miałem straszny dzień. Zastanawiam się podział tych linii, bo oni puścili Furiona na top lane, zresztą on był na tym top lane, ja się typował tutaj, nie wiem. A na dole jest Weaver, nie wiem, czy lepiej byłoby to zamienić, puścić Weavera na carry, a zostawić na tej łatwiejszej, na trudniejszej linii Furion. Tak na razie tutaj obija ich strasznie Viper. 13 lat hitów. Nie, no nie jest jeszcze tak najgorzej. Zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Lina mimo tych nietrafionych
dwóch stanów. Wierzę na słowo, bo tak jak mówię, nie widziałem. I tak ma w zasadzie odrobinę więcej expa od Pulte. To jest zrozumiałe, bo to jej przypad First Blood. Czy to ona zadała ostatnie trafienie? Spójrz, jest na trzecim poziomie, ale nie będzie próbował zabrać runy. Runa Arcane dla Liny. Chyba jedna, jeżeli nie najlepsza runa dla casterów, takich jak Lina na midzie. Dobra, już jestem, udało. Czuję się wspaniale. Coś się stało w tym czasie? Nie, nic. Lina zgarnęła sobie runę Arkany, czy tam magii po polsku, bo to chyba tak się nazywa, runę magii. To jest chyba najlepszą runą na takich casterów, jak Lina idzie. Odek Invoker. I no, poza tym niewiele. Jest... Zastanawiam się... No? Zastanawiam się nad podziałem tych linii, gdzie z Weaver na bocie, czy nie więcej robiłby Weaver na topie, a Furion na dolnej linii i... No, ma tą mobilność, że... Ma tą przewagę, że ma mobilność, tak? Dying padnie? Nie, Grave. Nie ma Soul Reapa. Dying tak czy siak padnie. Chakiro? No, jeżeli wyzabija, nie, wyzabija to zombie. Są odparne na manę. Furcz pada, bracie. Furcz pada. To bez laguny. Laguna jest... Nie była użyta, dokładnie, no. Dwa kile liny. No, będzie... Będą mieli ją ciężko, to na pewno. Zrobione face buty i jeszcze skończona butelka. 700 jeszcze w zanadrzu, no za niedługo będzie mogła zacząć swobodnie biegać i pick-offować. No ale takich wiernych supportów, jak chociażby Cemka. Jeśli popatrz na Give Me Mango, jeśli chodzi o late game, no to oprócz Vipera to nie mają nic. Viper też odpadnie w late game, moim zdaniem, no. Przeciwko Weaverowi. Przez palce patrzę na to, ale... a po drugiej stronie tak naprawdę, no Weaver, no Weaver jest im później tym się staje, tym bije mocniej i może uciec szybko. I jeszcze Furion, który też pod koniec będzie bardzo, bardzo szybko sobie pchał wszystko, co będzie chciał. No tak, zobaczymy w jaki build decyduje się zainwestować, jaką ścieżką podążyć. Blackfish? Dalej mi się nie podoba, nie będę tego jakkolwiek propsował, czy polecał, żeby tak ustawiać linię. Ja bym tego Furiona posłał na dół, tak, z jego mobilnością. Trochę bez sensu. Ale okej, okay, no oni wygrywają 3-1 w tym momencie, więc kimże ja jestem, żeby ich oceniać. Chyba chcieli bardziej iść na Playlane'a, tylko że dlatego Weavera, żeby on tutaj nie miał zbyt dużych problemów z Maidenką. Może dlatego ty dual lane'y, trudno mi powiedzieć. Ale nie ma tutaj na linii żadnego Sentry, nie ma Dustów, ta Maidenka. No mogli to zauważyć, tudzież nie zauważyć. Może nie tyle pominąć, co zwrócić uwagę. No Crystal Maiden inwestuje w co? No wiadomo, że tranquille będą. Udało jej się złapać, to jest martwy niż. No tak, przy okazji gdzieś tam po drodze sprawdziłem, jak się rekonektować profil Englisha. Gra trochę cenku. Można powiedzieć, że gra trochę cenku. No, kiedyś był to mój, no moja najlepszy bohater. Nie tylko supporta, tylko... No mów. Znaczy wiesz, no jak to wcześniej było, jak się tylko prawie, że supportem grałem, to naprawdę ona jest strasznie... Czy ona jest strasznie dobra przez tą manę, którą daje wszystkim bohaterom, no i też potrafi sobie na przykład dżungli poradzić, jeśli darzy jej czas, to ona też potrafi sfarmić się dość konkretnie. Tak, tak, no Frostbite trzyma, tutaj rotacja, zaraz do tego wrócimy, bo jest Lina na dole, znowu nie trafiła z tunem. Furion jeszcze w to wszystko się będzie próbował wmieszać, nie, no lepiej chyba, żeby został na topie, ten Fuji tak ładnie. Czy się próbował denajować? Nie, w końcu dostaje lagunę, powiedzmy, że na plecy, żeby nie mówić brzydko i pada. A co do Cemki, Frostbite'em można farmić w zasadzie od pierwszego poziomu, tak, gdzieś tam delikatnie sobie na dwa zabijając te kampy. Nawet najsilniejsze klipy, więc potencjał jak najbardziej jest. No i Cemka jest wdzięcznym hero, bo ulti też robi swoje. Tak, tak, szczególnie ze starterem potrafisz naprawdę cały team rozwalić. Tylko ona jest mocno poza metą w tym momencie. Te aury jednak do
Do czego ona się może przydać? Nie przyda się do push strata, bo co zrobi? Jest zbyt squishy, żeby ustać. Nie ma heala. Mana sama w sobie teraz nikt nie stawia tak bardzo na manę, no bo się na nią nie stawia po prostu. Więcej bardziej jakieś, jak mówię, leczenia, push straty. Ale non stop. Oni non stop troszeczkę boostują. Tak. Prawie w każdym patch, oj, teraz na topie padnie, o, padnie. No chociaż teraz tego skarżę. No jeszcze 150 stomba dla Liny. Więc i jeszcze Laguna. Dragon Slave na czwartym poziomie. To jest w zasadzie skończony w 10 minucie Eul. Ale jest tam pustka. Ale... No tak. No tak, Furion też w sumie coś dla siebie ukradł tego triple killa. W międzyczasie Weaver zyskuje double killa. Nie wygląda to za dobrze, szczerze powiedziawszy. Jeżeli Weaverowi udało się na takiej linii zdobyć double killa, no tak, koniec końców Furion rzucił ulti i stepował się na bota. Są drzewka. Myślałem, że im chodziło o górę, a ty chyba to tak wyszło mimo wszystko. No, obecność Lisza na dole jest zrozumiała, tak? Wymaksowany w zasadzie sacrifice, więc zabieranie klipów, zabieranie farmy temu Viperowi. Ten Viper i tak się nieźle trzymał, bo on miał sporo hitów, prowadził przez pewien czas. No teraz został w tyle, tak, za Liną. Chcę zobaczyć, jak ta Lina będzie rzucała EU combo, tak? Bo to też może być różnie. Eul i stun to w zasadzie nic trudnego. No, teraz próbuję zabić tą linę? Nie, tylko ją oklepię. W międzyczasie wieża na dole się posypała i Viper w tym momencie uzrotował na mida. Bardzo umiejętnie, tak? Już wie, że z tej linii nic nie uzyska na dole. A nie ma za wiele. No, robi mekę. Będzie trochę późno to mekę, żeby odpowiedzieć. Zobaczymy, co przeciwnicy do tej pory zdążą dołożyć. Na górę. Liny. No tak, tam znowu jest zabijany Undying. Trafiony tym razem Ice Pad. O, jest zabijany ładnie. Undying po drugiej stronie padł. Zaraz czy ma Grave'a, ale chyba go nie użyje. Nie, na pewno go nie użyje. Oj, będzie to teraz zrobiła duży błąd. Oj, jeszcze te gnidy małe. Jeszcze ten. Not like this. I dla Weavera koniec końcówki. I druga wieża. Odpowiedzieli tylko śmiercią Lisza, tak? Pusz gdzieś tam umiejętnie rzucił hooka. 800 złota, dwie wieże. No zapowiada się na szybką grę. Tym bardziej, że mają Furiona. Furion dołożył Drum of Endurance. Dodatkowo Basilius, więc... Całkiem niezły pomysł. Ci nawet nie zatrzymują teraz, pcha sobie tą drugą wieżę. Tak, ja wiem, zauważyłeś, jak ktoś się zawiesił na swoich creepach, na swoich drzewkach. No tak, te postacie z dodatkową kontrolą też wymagają trochę więcej sprawy, tak. Czeny, Furiony. Tak, ja byłem przekonany przez chwilę, że jak sobie już zrobiłem, prawda, wszystkie bindingi do Meepo, że będę nim umiał grać. No i tak umiałem nim grać, jak się znalazł ktoś, to nie umiał na niego odpowiedzieć. Tylko ktoś sensownie potrafił odpowiedzieć, to mi po prostu zlali kilka razy i już stwierdziłem, że mi po nigdy nie będę grał. No tak, ja tutaj się przyznam, że nie ma się do czego przyznać, bo to w zasadzie nic chwalebnego, ale mi pograłem tylko, żeby zrobić ten All Hero Challenge, tak? I grałem go nie biorąc ulti. Ani tego, ani tych dodatkowych mi, po prostu maksowałem siatkę i to wszystko. Także chodziłem, byłem takim semi-mobilnym jakimś tam Ensnerem. No udało się zrobić. Szyka braka, jeżeli wszystko przejdzie. Kilka razy grałem przeciwko niemu i naprawdę nas zniszczył, więc stwierdziłem, że trzeba się tego nauczyć. No i trochę się nauczyłem, ale i tak, trzeba mieć oczy naokoło głowy i wszystko inne. Ładny ulot teraz poszedł. Podbija się od zombie, tak. I tam też zostanie. No tak, mówiłem, Lina na razie się nie będzie. Lina na razie się nie będzie potyczkować. Ubiła siostra. Oh, you're hot. No i tak naprawdę widzisz farmiących Another Chance, a Mango no nie wie co zrobić.
Znaczy to mnie dziwi, bo samo to, no może okej, okay, może miałeś rację mówiąc tutaj o tym, że te drużyny są, mają MMR mniejszego kalibru. No tutaj podział akcji, na dole Viper bije Furiona, na górze Viper bije Furiona. Chłodny hook. No jeżeli to jest sporo kasy dla Pudża, to jest 1100. Tutaj Jakiro musi się już ratować ucieczką. No jest jeszcze tutaj potencjał, tak? Viper skończył mekę, Pudż dostał 1100 golda. Prawie 2000 gold swinga w tym momencie, no więc jednak nie dają sobie zapomnieć. Ale Furion wykorzystuje to bezlitośnie, obija tą wieżę razem z Weaverem na topie. Znowu niezły hook, ale chowo, że to na Weavera. No tak, timelapse i ja już sobie pójdę. Problemem jest jeszcze tutaj to, że gracze GIF Mimango nie mają nawet pół sentry na mapie. Nawet dustów? To nie jest chyba sposób na Weavera. Może oni znają lepszy, ale... Można to też zrozumieć, no nie mają po prostu, ich ekonomia jest na tyle teraz podważona, że nie mają, nie mogą sobie pozwolić na takie rarytasy jak sentry, czy o czym ja chciałem powiedzieć? To się nazywa? Dust of Appearance oczywiście się tak nazywa. Tak, tylko że, znaczy wiesz, to jest to, że na początku jak grasz, to ważniejsze są, żeby mieć buty, ważniejsze, żeby na przykład dramy mieć, tak jak tutaj ma Dazzle, a... Znaczy nie, Dazzle nie ma akurat butów, to Majdenka ma buty. Dazzle ma urnę. Ale potem, jeśli nie ma tego jednego warda, jeśli nie ma tej wizji, to czasami stracisz kary, a kary jest dużo więcej wart niż tych 10 wardów nawet przez pewien czas, prawda? No i takie rzeczy do ciebie dochodzą dopiero potem, jak pooglądasz kilka gier i zobaczysz, ile to daje. Czy... No tak, tutaj się zgodzę. Tym bardziej, że grając jako... ten Warding Beach zawsze, jak ja to gram, bo to jest właśnie moja rola zawsze z tym Warding Beach, ale to lubię grać, może bez przesady, tak żeby abuzować Dazzla. No nie lubię repetytywności, tak, a z tyle fajnych supportów w docie, że zawsze, zawsze kogoś wciśniesz, tak. Ostatnio mi się zdarza często grać Shadow Shamanem, nie wiem, taki powrót do niego, bo zajebiście pasuje do wszystkiego. Ma i Hexa, i coś do pchnięcia, i jeszcze dodatkowo jest Shackle, który też jest rewelacyjny moim zdaniem, że od pierwszego poziomu. A jeszcze mając na uwadze takich carry jak Juggernaut, Sven, no już w ogóle rewelacje. Ale to takie dywagacje. W międzyczasie Lina z dokończonym Eulem i Point Boosterem. Undying tutaj po prostu wszedł. Tak jest, właśnie. Szukają kogoś, znaleźli kogoś. No w sumie nawet tego Eula nie musiała robić, mógł go zrobić Jakiro. Ale on postanowił na mekę. I jeszcze a propos Undyinga. On ma Ogry Klaba i Staff of Wizardry. Czyli jednak, czyli będzie robił Aghanim. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie na ten etap gry. Tym bardziej, że u nich meki nie widać i już chyba nie będzie widać. O, Majdenka uratowana tutaj po prostu. No tu liczę trochę pospiesznie, nie ma many na Lagunę i chyba tylko to ratuje Vipera w tym momencie. Chociaż on jest twardym fruwaczem, klikaczem. No nie, już teraz go nic nie ratuje. Grave go ratuje, oczywiście, że ratuje go Grave. Przy takiej ilości stanów, jaką mają Not a Chance, znaczy z takiej ilości, tak naprawdę tutaj jest Jakiro, te drzewka, prawda, Nature's Prophet'a i Lina, to bardzo dobrze im to idzie. Oni naprawdę kontrolują każdy teamfight, co do nich podejdzie. Tylko, że podchodzi solo, podchodzą pojedynczo i to jest też bardzo, bardzo nie... No to jest kolejna kwestia, tak, do wypróbowania gdzieś tam w grach jakichś rankingowych razem w pięciu, czyli pozycjonowanie się, ustawianie się, tutaj wszystko jest na tyle ważne, że i takie nawet item build, jak w tym momencie robi Furion, bo on ewidentnie idzie w Orchida, tylko po co mu Orchid, gdzie on ich będzie wyłapywał? Tutaj? Skoro została jedna wieża, oni już nie będą nikogo pick-offować, on mógł zrobić pod minąłem, tym Jakiro użył ulti, żeby zabić Dazzle, tak czy siak było tam cztery gracze, więc ten Dazzle upadł. Ale ten Orchid teraz jest im po prostu zbyteczny i niepotrzebny. On nawet, nie wiem, cokolwiek mógłby dołożyć. Dramę jak najbardziej. Mógłby zrobić nekrobuka, jakby chciał. Już tak od biedy. Mjolniry, cokolwiek. No ale może sobie pozwolić. Są daleko z przodu, bo tutaj różnica Nedwortu jest 13 tysięcy w zasadzie, czyli prawie 1000 na minutę. Doświadczenia 8. Niezła próba.
No i cóż pozostaje, give me mango. W tym momencie jest złapana lina, ale Eul od razu sprauty. Postawiony tomb. Pucz pada, pada lina. Utilisza. Podbija się, no niestety nie tam gdzie powinno. Grave. Deczko za szybko. Furion się wytypuje? Nie, nie pozwolił. O, nie wytypował, okej. Okay. Ładnie, Christopher Maiden. No to był zdecydowanie dla nich dobry trade. No i nieźle. No zdecydowanie, 3000 odrobili w tym momencie. Brawo za inicjację dla Pudża. Wyłapał linę. To chyba najlepszy hirek ja mógł wyłapać. Zdecydowanie, bo Weaver by mu uciekł i cała reszta by... Jeśli to przypieczętują jeszcze zdobyciem tej wieży na midzie, to już będzie całkiem radośnie. No tak, no ale znowu jest czasu. Oni musieliby teraz naprawdę pchać i pchać cały czas. Nie pchną tej wieży. Oni się cofną. Alina jeszcze wypikuje Dazzle. Furion miesza się w to wszystko? Hook od Pudża? Nie. Spokojnie. Niebezpiecznie. Nie podoba mi się ten upgrade, naprawdę mi się nie podoba. No ale cóż. Jest złapany za Kiro. Ale Pudż wie, że nie może za wiele zrobić, bo... No tak. Jest stomp, Pudż zachował jeszcze ulti. Już nie ma stomp. Ale stomp się posypał niesamowicie szybko. Laguna. Lina zabiera dwóch. Pudż tym razem nie trafia hakiem. Trzeci pada. Jeżeli zabijemy jeszcze Vipera, zdecydowanie. Jest pozamiatane. No, w międzyczasie tutaj, tak jak mówiłeś, Linken dołożony. Guardian Graves na Jakiro, więc to już jest teraz constant push. No, ten Jakiro jest bardzo bogaty, jak będzie wydał tą minutę. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. No cóż, nie zdążymy już odpowiedzieć tutaj. Nie za postawa Vipera na początku, później to wszystko siadło. Kilka ładnych hooków Pudża, ale to chyba wszystko, czym będzie mogło się poszczycić w tej grze. Give me mango. Gracze tej drużyny. Smoke, ładnie, nieźle. Czyli jeszcze pójdą sobie prawdopodobnie na Rosha. Jeżeli chodzi o wizję, no to give me mango jej nie ma. Po prostu. Nie mają wizji. Także nawet ten smog nie był konieczny, ale... Ale ładny, no ale nie, tak. Miły akcent. Idziemy na Rosha, nie będzie nas widać. Myślałem, że może chcą, wiesz, rzucić sobie smoka, postać chwilę w dżungli i na zasadzie Navi. Poczekajmy tutaj na nich, udajmy, że idziemy na Rosha, oni tutaj przyjdą i zabiją. Ale nie, wystarczy po prostu, że bezpiecznie sobie doszli na Rosha. Może go wziąć w zasadzie teraz ktokolwiek. Chyba Pucz idzie tutaj zobaczyć właśnie, co się będzie działo, tak. Słyszał, co się stało i zaraz się odwrócił. Lina ma niewidzialność, więc muszą uciekać jak najszybciej, delikatnie rzecz biorąc. O, spod... Niewidzialność i Laguna. Dazzle. Zestunowany. Dążył. Brakło many na Lagunę, ale nie zdąży zrobić więcej, tak czy się pani. Nieźle, zdążył rzucić jeszcze Weave'a na nich. Zemka jest tam, ale gdzie nie powinno być. Ale znowu ładnie tak. Zidna padnie, nie będzie miała znowu okazji puścić Laguny. Ale to jest jedna osoba za trzy na razie. Utilisza tam się trochę podbija. Tak, niestety to Utilisza po tym ci... Za każdym razem prawie przy tombie jest rzucona i ona się odbija wszędzie, gdzie nie powinno. Tak. Undyke był piknięty jako drugi, może właśnie dlatego, że Nota Chance piknęli Lisza. To nie wiem, dopiero teraz to do mnie doszło, że faktycznie sprawdza się to w tej roli kontry na ulti Lisza. Niezły zamysł. Jeżeli to mieli na uwadze, to niezły zamysł. No to już jest druga linia Raxów i w zasadzie nic nie dołożone. Weaver już pakuje na masę, nie na masę, tylko na uderzenie i zaraz będzie ich zjadał wszystkich po kolei. No tak, 1/3 dezolatora skończona. No tym razem się nie udało rzucić hukiem. Trafić hukiem się udało jak najbardziej rzucić. W międzyczasie pasie jeszcze linia na górze.
Ale chyba odpuszczą. Nie, bo oni... Nie, nie odpuszczą. Undying nie przeżyje. Paulina powinna uważać, że tak przechodzi ty blisko. Teraz ktoś będzie wciągnięty. Burcz tylko czeka na to. No Lina mocno odważnie gra, ale nie potrafię mnie skarcić. Chociaż nie, no przecież tam haki Pudża były niezłe. Nie ma poziomu we flash hipie? Okej, może tak się gra. Nie wiem, dawno nie grałem Pudża. Bo to nie jest pasywa nie wrzucone. No, dlatego to mnie zastanawia, czy coś tam pozabijali, więc trochę byłby bardziej tanki, więcej HPK, no ale nie ma. Dopiero no, zaraz pierwszy poziom. Przy jego rocie, no to jego zjada strasznie w ten... No, jak widać. Dokładnie. Sobie więcej krzywdy robi niż innym. No, ja myślę, że zagrał gier Pudżem. Pudż ma krótkie włoski, więc na tym itemku, więc trzeba na nim zagrać chyba 15, żeby mieć dłuższą brodę i włosy, więc nie jest zbyt często grany. A on ma tutaj właśnie 82 gema z 82 zagranymi grami, ale to za chwilę, bo tutaj CMK była pana po prostu wyklikana bez większego problemu, tylko zestunowana EU i no nie wątpiłem w to, że będzie potrafił to zrobić, bo chciałem zobaczyć, jak to robi. To też nawiązuje do tego, co wcześniej powiedziałem, bo to nie żeby z pogardą czy coś takiego, absolutnie nie to miałem na myśli, tylko po prostu chciałem zobaczyć, jak to będzie jedno z drugim się układało. Układa się jak najlepiej, jak najbardziej dobrze, dwóch supportów wyłapanych, ostatnia wieża idzie do piachu. Dosłownie. I w to samo miejsce kierują się chyba nadzieje na wygraną w tej grze Give Me Mango. Tak, ale grają do końca. No tak, brawo za nie wiem za co w sumie, za chęć grania do końca? Niepoddawanie się czasami jest dobre, czasami no. Wiesz no, to boli jak przegrywasz bardzo. Prawda, i chcesz jeszcze wyjrzeć jednego tego killa na jakimś dobrym bohaterze. No tak, no nikt nie lubi przegrywać, nikt nie gra w Dotce. Grają z VV, to tak? Tak. Oj, no to może by odlecił. Dobra. Na to widzimy za chwileczkę. Tak, za chwilę wrócimy. Dzięki.